Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Witam się z wyjątkowego miejsca, bo jestem właśnie na targach World Travel Show, na które przyjechałam spakuj plecak, ale oczywiście pokażę Wam znacznie więcej, bo gwiazdy YouTube'owe tu już widziałam. Trzeba je zaraz znaleźć i Wam pokazać. A tak poważnie, to jest fajnie, jest dużo ludzi. No i zwiedzamy na razie. Na koniec świata. Tam gdzieś jest Martyna, ale nie dopchamy się do niej, nie ma szans. Zresztą nawet nie chce mi się, szczerze mówiąc, czekać. Ale możemy zajrzeć, a nie, jeszcze jej nie ma. A jest tu, zobaczcie, tu. Teraz wspomnienie sprzed 2 lat w Warszawie. 2 lat! 2 lata nie widzieliśmy? No. Będzie 2 lata, bo to było jak ja pojechałam do Japonii. Przestaćmy 3 lata, a ja nic dla ciebie nie miałam. Co ja mogę, no? Jak przyjedziesz do mnie, to mi kupisz czekoladę. Przepraszam, nie ma się czym chwalić, tak? Nie wiem, czemu to powiedziałam, ale czego coś dla ciebie nie ma, musimy się tutaj spotkać. Ja tej pani nie przedstawiam, bo wy ją wszyscy znacie, więc jakby... Nie wiem, jest. Proszę cię. No także Glob Story polubiamy, lubimy, a jeszcze zgubię w Glob Story. No to nie próbowałam. Tutaj jutro będę opowiadała o Indiach ja, także trochę się przestraszyłam, bo myślałam, że będę w małym pokoiku. Tymczasem to jest całkiem spore miejsce. Halide. Słuchajcie, obiecałam Wam, że będą youtuberzy, to... Sylwia. Sylwia podróżu. Tak jest, Sylwia podróżu, zapraszamy. Sylwia dużo podróżuje. Fajne filmy z Tajlandii były, bardzo mi się podobały, także polecamy serdecznie. Tutaj jest stoisko Cejrowskiego, ale teraz go nie ma. Tutaj jest piękna wystawa niedźwiedzi, a tam po drugiej stronie jest stoisko Pakuj Plecak, a za nim busem przez świat, także mamy ekstra miejsce. No naprawdę. Obiecałam Wam, że nagram, jak się pojawi. Proszę bardzo. Cejrowski po własnej osobie. O, gdzieś tutaj muszę za ochroniarza wyjść. Proszę, jest. Jest. I obiecałam Wam youtuberów i znalazłam kolejnego. Siema, Emil z tej strony, witamy na naszym stoisku. Pierwszy raz w Polsce promujemy nasze wycieczki do Japonii. Też do Korei Północnej. Ja nie była, jest duże zainteresowanie, wbrew pozorom. Północne nawet. Czyli jeżdżą ludzie? No jeżdżą. Dużo osób się pyta. A o co bardziej, o Japonię czy o Koreę? To i to. No, o, niektórzy czyli... są w szoku, że tutaj Korea Północna, ale jak to, można pojechać? Że w ogóle można, prawda? Tak. A jak długo organizujesz wycieczki do Korei? Jak długo? Ile już organizuję? Już 3 lata chyba i 8 razy byłem. No, z każdego wyjazdu są jakieś vlogi, serie na Pozdrowska RLD. No a też, żeby trzeba zarobić na chleb, no to prowadzę po Japonii. A wiesz, że to jest ciekawe, bo ja robię dokładnie to samo, tylko w Szwajcarii. Prowadzę w Szwajcarii, także... Też fajnie powiem. Także fajnie, super. To zaglądacie do Emila i do Aiko koniecznie i my serdecznie pozdrawiamy z World Travel Show. Dziękuję, do zobaczenia w Szwajcarii. Zapraszamy serdecznie, prowadzę. Emil, słuchajcie, zaprasza na Sylwestra i pisze, że będzie bombowo. Teraz pokażę Wam coś ekstra, bo przy samym wejściu do hali E znajduje się wystawa zdjęć Pakuj Plecak. Jest to wystawa fotograficzna. Wystawa zdjęć osób, które by uczestniczyły w warsztatach fotograficznych. I tutaj na tej wystawie jest zdjęcie mojego autorstwa. Jak się dzisiaj przygotowywałeś, bo ja widziałam, że tam make-up i te sprawy. Make-up, jak widać, miałem dużo niedoskonałości na twarzy. Natomiast moja make-upistka tak, ja stanęła na wysokości zadania. Mam doświadczenie na 4 lata w branży maszyn. Jak to jest? I gdzie mają was szukać? Na Instagramie. Redakcja Podróży Odbytej. Podróż Odbytej czy na Instagramie? Nie, tak. 5 godzin później Cejrowski nadal robi zdjęcia. Jesteśmy teraz w hali D, tutaj bardzo dużo jest stoisk z Polski, także ekstra. Ale powiem Wam, że jest dużo tłoczniej, cieśniej i goręcej. Ale jest sobie bardzo ciekawie, także zobaczymy, co będzie dalej. Znalazłam kolejne fejmy do mojej galerii fejmów. Bursztynek, znalazłam go na plaży. I to? I teraz, gdzie Was znajdą moi widzowie, którzy pewnie już Was i tak znają, ale wypada mi zapytać. G jak Grzegorz, D jak Danuta, Z jak Zygfryd, I jak Irena, E jak Edward. Zapraszamy i teraz
jaki nowy kierunek obieracie, bo to jest bardzo interesujące. Obieramy kierunek taki, wskazówką może być twoja ręka. Rosja? Nie. Nie? A gdzie jedziecie? Alaska, Norwegia, Rumunia? 2 hours later. Do Kanady. Kanada! Kanada. A czekajcie, czekajcie, bo teraz tam z tyłu są następne fejmy, ale z nimi będę gadać za chwilę. Busem przez świat, kupiłam nową książkę, mam nadzieję, że będzie ciekawa, zapowiada się bardzo dobrze. No a my tutaj mamy teraz możliwość zobaczenia tego słynnego busa, chociaż trochę. Aczkolwiek jak wiecie, to jest jeden z wielu. Będzie pytanie, ale zanim będzie pytanie, złapałam kolejnego fejma. Gdzie cię znajdą moi widzowie? Znaczy oni pewnie już wiedzą, ale znajdą mnie tutaj, jeżeli chodzi o to, gdzie jestem teraz, co jestem tutaj. Jutro będę też tutaj, a tak poza tym jestem w internecie. I w internecie jestem pod nazwą Busem przez Świat. Razem z moją małżonką takim samochodem podróżujemy. Będzie nazwa. To nazwa. Busem przez Świat. I od 10 lat takimi kolorowymi busikami podróżujemy po świecie. Próbujemy robić ten internet. I wydajecie książki. Poza tym wydajemy książki. Wydaliśmy 5 książek o tanim podróżowaniu. Wszystkie są do kupienia u nas na stronie. Poza stroną mamy też YouTube'a, Instagrama, Facebooka i wszędzie. Ty jesteście wszędzie. Teraz już tak. No to ekstra. To dzięki bardzo za spotkanie i zapraszamy na Busem przez Świat. Dzięki, zapraszam. A Cejrowski dalej cyka zdjęcia. Ten to ma energię, co? Nie, jemu po prostu dobrze płacą. My teraz jedziemy już coś zjeść, trochę odpocząć, a jutro rano prelekcję mam ja. Także zobaczymy, jak mi pójdzie. Korek na wyjazd jest masakryczny. My zamówiliśmy sobie Ubera, bo słuchajcie, już nie jeździ nawet ten autobus, który był podstawiany. Ale nawet jak jeździł, ja jeździłam nim wczoraj, to był taki tłum, że ciężko byłoby nam się do niego dzisiaj wbić. A teraz zdradzę wam tajemnicę, albo w sumie nie tajemnicę, bo może już część z was wie, że ja przez bardzo długi czas tańczyłam z ogniem, tak jak ten pan tutaj. Co prawda on akurat tańczy z kijem, ja tańczyłam z poi. Także taka ciekawa informacja przy okazji na temat Agnieszki MP Vlog. World Travel Show, dzień trzeci, drugi taki pełny i w zasadzie dzisiaj dokładnie za godzinę mam prelekcję, także się stresuję, ale będzie dobrze, jeszcze jest pusto, bo jest godzina 9:30. Jak widzicie, jeszcze jest pusto, ale za chwilę się zapełni, mamy bardzo fajne banery, które ja sobie za chwilę jeden zabiorę ze sobą na scenę. Są również do obejrzenia albumy, są ulotki, proszę bardzo, możecie sobie zrobić stop klatkę i poczytać, jakie tutaj są w 2020 roku wyprawy organizowane. Coś słodkiego, poczęstunek, oczywiście są również wizytówki. No i w środku trochę zdjęć. A ja wam jeszcze na szybko od siebie zdradzę, że ja tutaj jestem tak naprawdę jako członek stowarzyszenia, bo ja tak naprawdę oprócz tego, że jeżdżę na wyprawę z pakrupecach, to nie mam więcej nic wspólnego. O, słyszycie przygotowania. Także jestem tutaj koleżeńsko, bardzo mi się tutaj podoba, cieszę się, że przy okazji miałam okazję wpaść na targi i myślę, że za rok też się wybiorę. Może nawet pojadę z Rajzą, zobaczymy za rok. Ja już jestem po prelekcji, jestem czerwona po prostu jak burak. Wyszło mi 29 minut, pogadałam sobie o Indiach, pokazałam chyba wszystko, co chciałam. Może puściłam wam fragment, nawet nie wiem, czy puszczę, zobaczymy, jak wyszło. Ale jestem zadowolona i słuchajcie, jestem zadowolona z tego, jak wyszło. Spadła
zapraszam Cię znowu do kawiarenki podróżników i słuchajcie, poznaję nowe osoby i ciekawe osoby i też Wam pokazuję, kogo dzisiaj poznałam. Cześć! Nie wiem, czy jestem ciekawy, ale miło, że mogę. Jedziesz teraz poznać w ciekawą podróż. No tak, właśnie za tydzień ruszam w podróż i to będzie moja pierwsza podróż, taka kilkumiesięczna. I dokąd się wybierasz? Lecę najpierw Republika Zielonego Przylądka, stamtąd przez Atlantyk jachtem, no i Karaiby. Całe życie mieszkałem w górach, więc ciągnie mnie zawsze do morza i wyspy. Także będzie się działo. A powiedz, gdzie moi widzowie mogą Cię znaleźć? Kani na posty w YouTube'os. Czekajcie, to będzie taka... Pokażemy. ...lokowanie produktu. Co tam? Kani, posty w YouTube'os. Znajdźcie mnie. O. I znajdziecie też link pod filmem. Tak jak do wszystkich będzie link również. To miło było bardzo Cię poznać. Ja nie wiem, czy Wy pamiętacie, ale moja pierwsza wyprawa z Pokój Plecak to była wyprawa do Wenecji. I w filmach Wenecji możecie zobaczyć między innymi Dariusza, który opowiadał dużo ciekawostek o Murenowie, najciekawsze, bo pamiętam. I jest tu jeszcze z nami Michał. Michał też dużo chętnie opowiadał. Co u Ciebie? Jest studentem i teraz nie może z nami jeździć. Nie masz nic. Oglądam sobie wystawę, ale to nie nasza, to Olympusa jakby co. I zobaczcie, kogo widzę. Cześć. Dzień dobry. Czekaj, jesteś nie... O, teraz jest ostra Marta. Teraz może być. Ile my się już znamy internetowo? Długo. Z dwa lata? Ciekawe, jesteśmy z tych samych okolic Dolnego Śląska. Dopiero teraz się widzimy. Tak. Ekstra. Nigdy nie było okazji. Tak. W ogóle ja pod koniec roku ruszam z biletem w jedną stronę do Australii, ale później też będę podróżować przez Azję, więc zapraszam do siebie. Martasielska.pl. Zapraszamy i jak zwykle linki zostawiam Wam na dole. Także wpadajcie do Marty, bo robi bardzo ładne rzeczy. I w ogóle jest taka ładna, że się miło patrzy. Jeszcze jednej osoby z targów do mojej hali fejmów i znalazłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty byłeś w Turcji ostatnio. Tak, wróciłem przedwczoraj, więc można powiedzieć, że prosto ze Stambułu przyjechałem tutaj na targi. Tak trochę nieoficjalnie poznawać ludzi, odwiedzić znajomych. Czekaj, ja zrobię tak, bo jestem przy tobie tak niska, że aż mi głupio. Przyjechałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda na ostatni dzień. Wygląda całkiem spoko. Piję sobie yerbę. Dobra. Tego zastanowić. Jest okej. Okay, muszę przetestować. Mieliśmy tutaj przed chwilą Emila, który tam, jak tak, widzicie, bardzo ładnie ubrany. Emil. Swoje klimaty północno-koreańskie. No i w sumie nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Teraz będą jeszcze filmy z Turcji, bo wtedy film wpada za tydzień, to jeszcze możesz powiedzieć, tak, co fajnego się pojawi. Teraz w tym tygodniu nie ma filmów, natomiast będą jeszcze ze dwa albo trzy prawdopodobnie, jednak nie mam zielonego pojęcia, co w nich będzie, bo jeszcze nie przejrzałem materiału, ale na pewno będzie Kapadocja, w której się zakochałem i najpiękniejsze. Widziałam zdjęcia. To było bardzo fajne. I tam naprawdę jest jak w bajce. Moim zdaniem na żywo wygląda lepiej niż na zdjęcia. Wow. Naprawdę. No i też będzie fajna historia tureckiej rodziny, która mnie przygarnęła do siebie na noc i po prostu gościła i robiłam pierogi o drugiej w nocy. Więc... Super, to zapraszamy. I jeszcze powiedz, gdzie moi widzowie Cię znajdą. Na kanale Vlog Kesha, prawda? Tak jest. Na YouTubie. Linki będą pod filmem jak zawsze. Dzięki. Dziękuję bardzo. Ja będę próbował Was troszeczkę aktywować. W ogóle jestem bardzo wzruszony frekwencją i popłakałbym się, gdyby nie to, że mam make-up. Jeżeli ktoś siedzi na tyle niekorzystnie, że nie słyszy... Strasznie się cieszę. Dziękuję Wam, że zostaliście i postaram się nie zmarnować tej godziny, a w zasadzie 40 minut, które zamierzam tutaj opowiadać Wam na temat gazu. Słuchajcie, impreza dobiega końca i na sam koniec mam jeszcze kogoś Wam do przedstawienia. Cześć, hej, hello. Hej. Hej. Kim jesteście i gdzie Was znajdą moi widzowie? Ola i... Mohamed. Znajdziecie nas na kanale Pole Edgy Travels. Polecam. Zapraszam serdecznie i dzięki bardzo, miło było Was zobaczyć. Ciao. Jestem znowu w kawiarence podróżników. Jest całkiem spokojnie. Jest kolejka do Kasakowskiego. Zrobiłam krótkie ujęcie tylko, ale nie mam siły nawet to wstać. Już jestem taka zmęczona. Ale powiem Wam, że impreza naprawdę ekstra i jeżeli interesują Was tematy podróżnicze, jeżeli oglądacie jakieś YouTube, programy podróżnicze, coś, to możecie tutaj wpaść, bo spotkacie tyle fajnych osób. Zresztą widzieliście w tym filmie, ile osób fajnych tutaj się dzisiaj przewinęło.
Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Zrobiliśmy go w takiej luźnej formie, bo myślałam sobie, że tak będzie po prostu najlepiej, najfajniej. Zobaczcie też tych wszystkich youtuberów, których oglądacie w takiej normalnej rozmowie. I co? Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!